Tu macie port do ładowania. Kabelek oczywiście w zestawie. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej porcji EduTestów. Dzisiaj mam dla Ciebie do powiedzenia coś, co może Ci się spodobać, nie jest drogie i przydaje się często na lekcjach, kiedy musisz czasami odejść od komputera. Nic innego jak pilot do prezentacji firmy GoClever. Dlaczego jest fajny? To krótko Wam opowiem, dlaczego jest fajny i dlaczego lubię z niego korzystać na lekcjach, na konferencjach czy na warsztatach, które prowadzę. Po pierwsze, jest tani. Sprawdźcie sobie na Allegro, po ile to teraz chodzi. Nie będę mówił ceny, bo cena zawsze będzie nieaktualna. Ja pamiętam, że go chyba kupiłem w okolicach 70 zł, z tego co mi się kojarzy, więc całkiem spoko, nie? I teraz tak, co ma za funkcję? Poza tym, że jest oczywiście standardowo pilotem do prezentacji, to jeszcze dodatkowo macie oczywiście tam play, przesuwanie. To jest wbudowany laser. Musimy sobie włączyć. Czyli możemy sobie, o, światełko. Widzicie jak mruga. Bardzo fajny, mocny dosyć laser. Możecie zobaczyć zresztą, o, pyk, pyk, pyk. Coś, co mi się strasznie podoba, to oczywiście nie jest na baterię. Właśnie to mi się podoba, że nie jest na baterię. Tu macie, o, tu macie taki port do, tu macie port do ładowania. Kabelek oczywiście w zestawie. Coś się urwało? No nieważne. No, także tu się ładuje. Wypięła się ta kostka. Dobra, to się nie wyciąga na maksa. Dobra, to później naprawimy. Coś, co bardzo lubię, to to, że chowany jest port USB, bo oczywiście to jest sprzęt plug and play, czyli możecie sobie wyjąć tutaj takiego dongla. Coś zaczęło już latać. Po moim upadku. Mam nadzieję, że będzie cały czas działał. Sprawdzimy później. I to jest nic innego jak właśnie sterowniki do kompa wkładacie i on się bezprzewodowo będzie łączył z tym naszym pilotem. Więc możecie sobie to schować i jest ok. Teraz fajna funkcja, która mi się strasznie podoba, to jest ta funkcja, że on ma żyroskop. Mam nadzieję, że jeszcze po upadku działa, tego właśnie się obawiam, że może nie działać. I powoduje to, że jak sobie trzymacie prezentację, patrzycie na kompa, to wasz ruch ręki, on nie jest niczym wykrywany, tylko ruch ręki to odpowiada ruchowi myszki. Czyli jak ktoś nauczy się tym sterować, to może spokojnie z jakiejś odległości sobie normalnie delikatnymi ruchami ręki pływać myszką, kursorem po ekranie i odpalać konkretne rzeczy na naszej prezentacji. Można to oczywiście zablokować za pomocą tutaj takiej kłódki, wtedy ta nasza myszka nie działa i ten żyroskop jest włączony, co też jest bardzo fajną funkcją. No, tu mamy wskaźnik wyładowania się, tu będzie nam świeciło się na jakiś inny kolor, taka dioda. No i co mogę Wam powiedzieć, bardzo fajny wskaźnik, GoClever. Do prezentacji multimedialnych i w ogóle do obsługi zdalnie komputera z odległości, bo przez to, że można tym kursorem pracować, to można spokojnie nim z odległości różne rzeczy sobie robić. Dobra. Potem Wam napiszę w opisie filmu, czy to jeszcze działa po upadku, bo może nie działać. Ponieważ nie lubię jak mi coś grzechocze, to od razu zabrałem się już za rozbiórkę tego GoClevera, żeby to grzechotanie tam wyjąć, więc unboxing taki totalny. Zobaczę co mi tam odpadło. Więc uwaga, jak ktoś jest zainteresowany jak będzie wyglądał GoClever w środku, to proszę bardzo, można teraz zobaczyć. W sumie jeszcze nie sprawdzałem czy działa, bo może się okazać, że rzeczywiście wyciągam coś co grzechocze, a ostatecznie już wskaźnik nie działa, więc jakby wiecie, nie? Ale jak to mówią, sprzęt jest po to, żeby sprawdzić z czego jest zbudowany i spróbować potem to złożyć. Więc jak złożę i będzie działało, no to znaczy, że kolejny raz coś tam umiem. Gorzej jak nie będzie działało. O, takie coś metalowego latało, patrzcie. Nie wiem, czy widzicie, takie coś latało. Jest pytanie, czy przez to, co się urwało. O, takie. Będzie działało, czy nie. Tak więc... Mamy wszystkie części osobno, żeby się nie urwało. Tu mamy spód płytki. Już takie edutesty konkretne, słuchajcie, konkretne edutesty to już są. Na żadnym innym kanale nie ma takich testów, wskaźników laserowych. Także tu przód płytki, no i będziemy teraz próbować to złożyć. No i przed nami ostatnia faza, czyli będziemy testować. Czy po zmontowaniu nam to jeszcze wszystko będzie śmigać, słuchajcie. Chciałbym, bo naprawdę pilot był spoko. Nie wiem, czy tak macie, ale często jak się coś rozbiera, to potem zostają śrubki, nie? I właśnie dwie zostały. Zamykamy obudowę. Zobaczcie.
Cyk, cyk. Jak nówka, sztuka, funkiel. Uwaga, sprawdzamy, czy się zaświeci, jak włączymy. Ha! Zadziałało. Dobra, to teraz uwaga, spróbujemy podłączyć to do kompa i zaraz wam dam znać, czy działa. No więc jesteśmy po naprawie i teraz uwaga, działa. Wyobraźcie sobie, że działa, zobaczcie jak. Wszystkie guziki działają i teraz ja mam po prostu za pomocą tego pilota mogę sobie być myszką. Takie delikatne ruchy powodują, że mogę sobie wybrać jakąkolwiek grafikę chcę. Duszę sobie guzik play ten środkowy i działa jak lewy przycisk myszki. Czyli możemy sobie odpalić, zobaczcie grafikę. Nie ruszam w ogóle myszką, to wszystko dzieje się sam. Mogę zrobić sobie pełen ekran, kliknąć dwa razy i strzałkami do przodu, do tyłu mogę sobie przesuwać grafiki na kolejne. Także działa. I myszkę, nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie, o widzicie, nie? Czyli mój ruch, delikatny ruch ręką powoduje, że myszka się rusza i wszystko można sobie przemieniać. Także po prezentacji możecie sobie biegać, latać, escape działa, mamy tutaj guziki z escape'em, możemy sobie wyjść, zobaczcie, mogę sobie sterować za pomocą tego całym komputerem. Go Clever, brawo, spadłeś, raz, poskładaliśmy cię, wyjęliśmy jakąś gruchającą rzecz, jak widzicie, już jej teraz nie słychać. No i działa. I do tego ma jeszcze oczywiście wskaźnik. Tu. Dobra, to już wszystko w takim razie. Trzymajcie się i to był test właśnie takiego wskaźnika do prezentacji Go Clever. Cześć i czołem! Z tej strony pan Belfer, najlepszy youtuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród youtuberów. Do zobaczenia na następnych edutestach. Cześć!